Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny. Zapraszam Was do prognozy z kart Tarota na miesiąc marzec 2019. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, może nie ze wszystkimi rezonować, wybierzcie tylko to, co z Wami rezonuje. A jeżeli całkiem nie rezonuje, to pod tym filmem jest link do strony, gdzie możecie obliczyć swój znak ascendentalny. Jest on czasami bardziej, no może nie ważniejszy, ale więcej daje nam opisu, więcej daje nam wiadomości o nas samych, więc zachęcam tutaj do odczytania tego znaku i porównania wtedy ze znakiem głównym, słonecznym. Po odczytaniu jednego i drugiego filmu może wyciągniecie jakieś wnioski, jakieś wiadomości będą jaśniejsze i wskazówki bardziej takie wyraziste. Dalej jak zwykle mam już potasowaną, teraz ją przy Was przełożę. Już patrzymy, co tam u naszych panienek w marcu się zadzieje, z jaką energią wejdziecie w ten miesiąc, co się tam wydarzy, jakie będą wskazówki, jakie rady od Tarota. Energia, która będzie Was reprezentować w tym miesiącu, to umiarkowanie. Karta, która będzie pomagać bądź przeszkadzać, energia. Sześć kielichów. Wasze zamiary, Wasze działania, jakie kroki będziecie podejmować w tym miesiącu? As kielichów, pięknie. Co odchodzi do przeszłości? Król buław. O czym będziecie myślały, kochane panny? Co będziecie analizować? Jakie przemyślenia? Jakie plany w Waszej głowie siedzą? Król denarów, proszę bardzo. No, moje kochane panienki, jednego króla porzuciłyście, bądź ja sam odszedł, a drugi już w Waszej głowie siedzi i planujecie wielkie zakochanie, wielką miłość. No, bardzo fajnie. Bardzo fajne czytanie na razie się zapowiada. Najbliższa przyszłość, kochane panny. Co tam? Będzie się działo w połowie miesiąca. O, rycerz denarów. No, czyli ktoś jedzie tutaj z pierścionkiem zaręczynowym do Was, z jakimś upominkiem. No, no, no. Wasze czynniki wewnętrzne. Cesarzowa. Chcecie już tutaj być takimi osobami ustatkowanymi. Myślicie o macierzyństwie. No dobrze. Może myślicie o ciąży, co niektóre panie. Otoczenie, czynniki zewnętrzne, rodzina, znajomi. O, pięć buław. Czyli jakieś tutaj kłótnie, jakieś awantury mogą być w Waszym otoczeniu. Wasze obawy bądź nadzieje. Osiem mieczy. Nie wiecie, co zrobić w tej sytuacji. Trochę błądzicie po omacku. Nawet nie błądzicie, stoicie w miejscu i nie wiecie, co macie zrobić z tą sytuacją. No dobrze, i koniec miesiąca, moje kochane panny. Sześć denarów, równowaga w dawaniu i braniu. Ok. W tle czytania mamy kartę dziewięciu kielichów. Czyli jesteśmy z siebie dumni i zadowoleni i jest nam dobrze tak, jak jest. No dobrze, kochani, już patrzymy. Macie piękne czytanie, fantastyczne karty, gdyby nie ta piątka buław, ale nie przejmujmy się nią. I ta ósemka mieczy, taka no troszeczkę blokada w Was jakaś jest, nie wiecie po prostu, nie umiecie rozpoznać danej sytuacji, tak? Wasze zmysły Was zawodzą, tak jakbyście byli ślepi i głusi na jakieś sygnały i tak naprawdę mylnie możecie oceniać całą sytuację. Dobrze. Wasza energia. Energia umiarkowania.
Będziecie bardzo stabilne, kochane panny, w tym miesiącu. Zrównoważone, spokojne, cierpliwe. Możecie troszeczkę odkładać jakieś sprawy na potem. Może nie odkładać. To, co miałyście zrobić, to będziecie tak w żółwim tempie robić. Może troszeczkę rozleniwione będziecie w tym miesiącu. Co jeszcze? Karta umiarkowania jest to karta zodiakalnego strzelca. Więc troszeczkę będziecie miały tutaj ognistego temperamentu w tym miesiącu. Co jeszcze? Ogólnie będziecie tolerancyjni, spokojni, cierpliwi, tak jak już mówiłam. Będziecie nad wszystkim trzymać kontrolę. Praktycznie będzie tak jak do tej pory. Wszystkiego będzie w sam raz. Ten anioł tutaj czuwa nad wami, żeby niczego nie ubyło, ani też nie przybyło, żeby była pełnia równowagi, tak? Balans zachowany. Więc będziecie zrównoważeni w tym miesiącu. Na pewno myślę, że nic nie wyprowadzi was z równowagi. Karta, która będzie wam raczej pomagać niż przeszkadzać. Mamy tutaj kartę szóstki kielichów. Możecie liczyć na jakichś starych przyjaciół, znajomych, osoby, które długo już znacie. Jakieś wspomnienia z dzieciństwa, odwiedzanie jakichś miejsc, do których macie sentyment, do których jesteście emocjonalnie nastawieni, a które znacie, może właśnie powrót w jakieś rodzinne strony, odnowienie jakichś starych kontaktów, starych znajomości. Szóstka kielichów jest to też karta marzeń, takiego wspominania właśnie starych, dobrych czasów, ale to będziecie wszystko z umiarem robić, tak? To takie jest rozpamiętywanie, ale takie miłe rozpamiętywanie, nie takie rozgrzebywanie ran i siedzenie w jakichś takich negatywnych wspomnieniach, tylko nie takie pozytywne wspomnienia, które sprawiają, że na waszej twarzy pojawia się uśmiech, w serduszku robi się cieplej. W takiej energii będziecie, kochane panny, w tym miesiącu, marcu. I teraz tak, wasze działania. As kielichów. No, moje kochane, będziecie dążyć do zakochania, do miłości i ten los wam tutaj ofiaruje, ten kielich. To szczęście, to zauroczenie, nowy początek miłości właśnie. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o asie kielichów? No, as kielichów jest to naprawdę szansa na wielkie uczucie, tak? Jest to początek zakochania. Początek jakiejś wielkiej przyjaźni, która może się przerodzić później właśnie w piękne uczucie, tak? A z kielichów jest to szansa na spełnienie swoich życiowych potrzeb, takich emocjonalnych, tak? Wreszcie w waszym życiu zagości spokój, miłość. No i będziecie bardzo wylewni uczuciowo. Wy macie tyle w sobie uczuć i emocji, wy tak chcecie się tym podzielić z kimś, wy tak chcecie komuś ofiarować właśnie tą miłość w tym kielichu, tak? Więc wasze działania będą jak najbardziej pozytywne, jak najbardziej prawdziwe, przyjacielskie, szczere. Nie chcecie nikomu zrobić krzywdy, tak? Chcecie po prostu ofiarować miłość, tak? I dzielić się tą miłością. Tak jak tutaj ten anioł przelewa z jednego w drugie, ten kielich, tak? On ma dwa kielichy, a wy macie jeden kielich i z chęcią go ofiarujecie tej drugiej osobie, która też ma ten kielich, żeby mogła między wami właśnie przelewać się, wymieniać, mieszać. Ta woda tych uczuć z tego źródła emocjonalnego, tak? Chcecie się wymieniać doświadczeniami, tymi uczuciami, tą wrażliwością, miłością, przyjaźnią. I bardzo ładnie, kochani, bardzo ładnie. Dobrze, lecimy dalej. Co odchodzi do przeszłości? Kochani, ponieważ uważam, że to wasze czytanie, no bardzo mi tutaj na
miłość, że tak powiem, podchodzi, więc zostanę tutaj w tym kierunku, w kierunku emocji, w kierunku uczuć, miłości, przyjaźni. Król Buław, mężczyzna po 45 roku życia, z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Mężczyzna, który lubi związek z kobietą, ale na jego zasadach. Lubi być adorowany, że tak powiem, chwalony przez kobietę. I wtedy z nią jest długo. A jeżeli tylko kobieta zmieni o nim zdanie, to on szybko sobie ją wymieni na lepszy model. To jest taki typ człowieka. Bardzo przystojny, wysportowany, dbający o siebie, dbający o kondycję. Bardzo aktywny, przedsiębiorczy mężczyzna, zaradny, ale no, lubiący romansować. To już jest taki stary Casanova, stary wyga, wyjadacz, że tak powiem, tak? I doskonały kochanek, ale tylko, nic poza tym, tak? Więc taki ktoś odchodzi do przeszłości. Widzimy tutaj dwa lwy, więc może to być mężczyzna, bądź kobieta spod znaku lwa, tak? Chociaż niekoniecznie, bo może to być też baran, bądź strzelec. Ktoś ze znaku tutaj ognistego, ale na pewno ten mężczyzna przeszedł już do waszej przeszłości, ale no jeszcze tak jakby się jeszcze zastanawiał, tak? Jakby jeszcze zawiesił się nagle i tak no nie chciał konkretnie z wami zerwać, tak? Jeszcze jakby dawał tutaj sobie jakąś szansę na powrót. A w waszej głowie mamy już króla denarów. Król denarów. Bardzo dobry, sympatyczny mężczyzna. Doskonały mąż, doskonały ojciec, dbający o dobra materialne rodziny. Mężczyzna po 45 roku życia, z trygonu ziemi, byk panna bądź koziorożec, czyli to może być ktoś z waszego znaku, kochane panny. I ktoś taki siedzi w waszej głowie, więc ja myślę, że tutaj chcecie tej osobie podarować ten kielich. No wy będziecie już wiedziały, kogo macie takiego w swoim otoczeniu. Ten pan nie schodzi z waszych myśli, tak? Siedzi w waszej głowie. No i myślę, że tam pozostanie, ponieważ najbliższa przyszłość mamy już tutaj rycerza denarów, czyli ta sama energia, byk, panna bądź koziorożec, też mężczyzna. Ja myślę, że to jest pan około 40, tak? Może lekko po 40. No nie mam dwóch królów denarów w talii, więc tarot musiał tutaj podpowiedzieć, że no jednak będzie was coś łączyło tutaj, tak? Z tym panem ze znaku ziemskiego, byk, panna bądź koziorożec. No, wyzumuj mi tutaj ładnie. O, ładnie jest. Rycerz denarów jest to zazwyczaj wiadomość, że ktoś pomału, małymi krokami zbliża się do was z jakimś prezentem. Zazwyczaj jest to pierścionek zaręczynowy, oświadczyny, zaręczyny, jakiś prezent, upominek, ale bardzo drogi, drogocenny. Więc moje kochane panny, te z was, które tutaj rozpoczną jakąś fajną relację, rozpoczną jakąś przyjaźń, zakochanie, jakieś uczucie tutaj się zawiąże, być może, że rozwinie się z tego coś dalej. I teraz wasze czynniki wewnętrzne. Wasze czynniki wewnętrzne jest to karta cesarzowej. Karta cesarzowej mówi nam o tym, że jesteście bardzo piękne, kobiece, bardzo zadbane. Ładnie się ubieracie, zazwyczaj w drogie, firmowe ciuszki. Jesteście praktyczne, emanujecie seksapilem, podobacie się bardzo mężczyznom, ale jesteście też takie nadopiekuńcze, doskonałe matki. Myślicie o macierzyństwie, być może o tym, żeby właśnie zostać mamą. Karta cesarzowej to płodność, obfitość, tak? Kobieca władza i wrażliwość. Piękna, zmysłowa kobieta, no cóż mogę powiedzieć, tak? Bogata i wygodna jednocześnie, bo lubicie się otaczać luksusem, lubicie
piękno i wygodę tego świata materialnego, tak? Więc to są Wasze czynniki wewnętrzne, czyli takie panny są. No i wcale się tutaj nie dziwię, ponieważ panna jest to znak ziemski, tak? A no, znaki ziemskie, no to materia tutaj, że tak powiem, jest Waszą taką główną stroną, główną energią Waszego życia, tak? Więc dlatego może ta wygoda tutaj, ten luksus. No dobrze, kochani, już zapalę sobie świeczkę i lecimy dalej. A Wasze otoczenie? Co na to Wasze otoczenie? Moje kochane panny, mnie się wydaje, że tutaj będzie rywalizacja pomiędzy tym królem buław i tym królem denarów, dlatego że ten król buław, mi się wydaje, że on nie odpuszcza. On tak łatwo tutaj Was nie odpuści i będzie rywalizacja, tak? Jest ta konkurencja. Piątka buław to jest właśnie konkurencja, zmaganie się z kimś, tak? Pokonywanie trudności, ale to też taki wewnętrzny konflikt, wytrwałość, zamieszanie. Ale raczej mi tutaj wygląda na ten konflikt taki ze względu na to, że jesteście no, obiektem zainteresowań kilku mężczyzn, tak? I oni będą o Was konkurować. Będą tutaj, no, w dosłownym tego słowa znaczeniu bić się o Was. Tak jak na tej karcie. Dobrze, Wasze obawy lub nadzieje. Tak jak mówiłam wcześniej, 8 mieczy. Jest to karta takiej troszeczkę bezradności. Troszeczkę nie wiecie, co się dzieje dookoła Was. Wasze zmysły Was zawodzą, źle oceniacie sytuację, źle oceniacie pogląd na daną sprawę, tak? Te Wasze myśli Was zawodzą, ponieważ no, nie macie kontroli nad tą sytuacją, tak? Macie zamknięte oczy, macie związane ręce tak naprawdę. Wydaje Wam się, że nie możecie żadnego ruchu zrobić, żadnego kroku, żadnej decyzji podjąć. Ale to jest Wasze mylne postrzeganie, bo tak naprawdę, zobaczcie, ta kobieta może spokojnie przejść między tymi mieczami i wyjdzie z tej trudnej sytuacji, która ją otacza, tak? Więc sami w swojej głowie zrobiliście tutaj jakieś takie ogrodzenie i boicie się, czy wyjść, czy nawet nie wiecie, że jest wyjście z tej sytuacji, tak? Ale sami sobie to fundujecie na własne życzenie. Zamknęliście się trochę w swojej skorupie i tak naprawdę nie poczynacie żadnych kroków, żeby zmienić tą sytuację, tak? I źle ją oceniacie, Wasze zmysły źle Wam tutaj doradzają. Zupełnie jest inaczej. Jakbyście zdjęły tą opaskę z oczu, zobaczyłybyście naprawdę, jaka jest sytuacja, że w ogóle dajecie jeden krok do przodu, już jest ta sytuacja poza Wami. Więc tak troszeczkę się tutaj zaplątałyście, kochane panny. Te swoje myśli niepotrzebnie. Kończycie miesiąc szóstką denarów. Szóstka denarów, karta równowagi w dawaniu i braniu. Tutaj w tej całej sytuacji wydaje mi się, że musicie się po prostu zrównoważyć, tak? Cały czas utrzymać tą równowagę. Tak jak tutaj mówi karta umiarkowania, tak? Musicie być sprawiedliwi. Musicie być... Ojej, nie widać. Może teraz jakoś ostro złapię. Cierpliwi i właśnie sprawiedliwi, tak? I umiejętnie dawkować siebie, dawkować swoje uczucia. Nie rozdawać na lewo i prawo, tak? Tak jak ten cesarz tutaj robi, zobaczcie. Ile tych osób jest. On im rozrzuca i te pieniądze aż mu z dłoni wylatują, tak? Nie, nie można być takim rozrzutnym. Trzeba z umiarem dawkować wszystko. Ja myślę, że tu chodzi o te uczucia i te emocje, tak? Odnośnie tutaj no, tego nowego partnera, nowych uczuć. Nie możecie za bardzo szastać tymi uczuciami, tak? Zaraz dopowiemy sobie, o co tutaj konkretnie chodzi. Równowaga, zachowanie. Cały miesiąc musicie zachować równowagę, tak? Być osobami cierpliwymi,
zrównoważonymi, spokojnymi, nie wdawać się tutaj w te awantury, tak? I nie zadręczać się umysłowo. W tle czytania macie dziewiątkę kielichów. Samozadowoleni z siebie jesteście, tak? Samozadowoleni z siebie. Karta obfitości, karta szczęścia. Ach, jak jest mi dobrze, zobaczcie. Ach, jak jestem dumna z siebie, dumny z siebie. Jak jestem zadowolony. Tak jakbyście byli kawalerem bądź panną na wydaniu, tak? Ale jesteście szczęśliwi sami ze sobą, tak? Więc nie popsujcie tego. Na razie jest wam dobrze tak jak jest. Ale jest jakaś miłość. Coś tutaj się pojawi i wy wyjdziecie tutaj z inicjatywą. Dobrze, kochane panienki, już patrzymy co dalej. Najpierw może sobie wyjaśnimy tutaj tą pięć buław. Pięć buław sobie wyjaśnimy, bo reszta kart jest jasna. Pięć buław. O co tu chodzi? Pięć kielichów, tak, czyli jakiś smutek, jakieś rozczarowanie, utrata czegoś, tak, utrata miłości, utrata przyjaźni, utrata emocji, ale to dotyczy waszego otoczenia, czyli to otoczenie bije się o was, bo ono wie, że was traci, traci uczucie do was, tak, i ten, myślę, że ten król buław będzie tu u was walczył. O co chodzi z ósemką mieczy? Wierzę. Boicie się, że tracicie grunt pod nogami. Boicie się, że coś się zawali, że jakieś struktury, które były niepewne, które były zbudowane na czymś niestałym, po prostu runą. To mogą być też, obawiacie się jakichś gwałtownych wiadomości, gwałtownych zmian. Być może się boicie, dlatego jesteście troszeczkę w tej głowie zamknięty umysł macie, tak? O czym mówi jeszcze wieża? Wieża jest to też uwolnienie się właśnie. Tak, wy może potrzebujecie tutaj wstrząs, żeby się uwolnić, kochani, od tego takiego zakręcenia w tej waszej głowie, takiej pułapki. Więc wy potrzebujecie wieży, która wami wstrząśnie. Coś się zadzieje. Może musi ktoś po prostu podejść i zdjąć wam tą opaskę z tych oczu, tak? Zobaczcie. Kamerko, proszę cię, nie rób mi tego. No nie chcę. O, widzicie? Ktoś musi podejść, nagle szarpnąć wam z oczu tą przepaskę, żebyście przejrzeli, tak? Czyli nagłe wydarzenie, jakiś wstrząs musi się zadziać, żebyście zmienili postrzeganie w ogóle otoczenia. Dobrze. Jaką kartę by tutaj sobie jeszcze zobaczyć? No, zobaczymy sobie jeszcze tam szóstkę denarów, ten koniec miesiąca, bo reszta tutaj jest klarowna i jasna. Szóstka denarów, siódemka denarów, czyli kochani, bądźcie cierpliwi. Cierpliwie oczekujcie, aż to wszystko dojrzeje, aż to wszystko rozwinie się, tak, odpowiednio. Karta cierpliwości, karta oczekiwania. Jeszcze jedna karta cierpliwości, bo karta umiarkowania i szóstka denarów to też są karty właśnie tej wytrwałości, tej równowagi, tej cierpliwości właśnie. Więc macie być, kochane, cierpliwe i zobaczyć, co to dalej się z tego rozwinie, co z tego ziarenka wykiełkuje, co się z tego później narodzi, jaki owoc, czy będzie to słodki owoc, mówię tu o tej miłości, o tym uczuciu, czy jakiś cierpki, gorzki. Zobaczymy jeszcze afirmację. Proszę o piękną afirmację dla zadefalnej panny. Już patrzymy. Panienka, panienka z okienka. Jaka afirmacja dla ciebie mam? Mój dom to spokojna przystań. Kocham swój dom, kocham każdy jego kąt oraz ciepło i komfort, które mi daje. Przepełnia mnie spokój. Widzicie, kochani? Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Prawda?
Odpoczywajcie w nim. Ja nawet widzę tutaj na tym ognisku dwa płomienie miłości. Być może zbudujecie z kimś wspólny dom. I ten kielich wam tutaj to gwarantuje. Może z tym panem z Trygonu Ziemi. Byk panna bądź koziorożec. Kto wie. Kochani, bardzo wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby sprawdzić ten znak ascendentalny. Pamiętajcie też, żeby z tego czytania wybrać tylko te karty, które z wami rezonują, tylko to, co do was jakoś w jakiś sposób dociera. Resztę odrzućcie, w ogóle nie bierzcie tego pod uwagę. Życzę wam wspaniałego miesiąca, żeby wszystkie wasze sprawy poukładały się po waszej myśli, żebyście byli szczęśliwi, zadowoleni i spełnieni w tym miesiącu marcu. Zapraszam was do kolejnych czytań. Tymczasem pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.